Do Grudziądza przyjechała Maria Czubaszek wraz z Arturem Andrusem. Spotkanie z autorami książki Każdy Szczyt ma swój Czubaszek odbyło się w klubie Akcent. Grudziądzanie wypełnili po brzegi sale klubu. Goście opowiadali zabawne anegdoty ze swojego życia, odpowiadali na pytania publiczności, zadawali sobie wzajemnie pytania, a także pani Maria zadawała pytania sama sobie i oczywiście na nie odpowiadała. Witam serdecznie wszystkich. Pierwszym naszym punktem programu o 18.30 miało być rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło Grudziądzu. W związku z tym, że nasi artyści mieli problem z wyjazdem z Warszawy, zapadła się jezdnia w centrum miasta. Ale już są w drodze. Zaczynamy rozstrzygnięcie. Szczególnie serdecznie witam uczestników konkursu, właśnie tego konkursu literackiego, ogłoszonego przez stowarzyszenie w dniu 19 marca. Jest to nasz piąty projekt w dotychczasowych realizacjach, który możliwy był do zrealizowania przy przychylności i finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego Grudziądzu, szczególnie Wydziału Kultury. Tu nasze wielkie ukłony. Pani Kinko, no nie ma pani na uczelni. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. W naszym zamyśle konkurs był adresowany do mieszkańców Grudziądza, ale efekt, co bardzo nas cieszy, przerósł nasze oczekiwania. Prace wpłynęły z odległych zakątków kraju, a jedna z nawet bardzo dalekiego krańca, z Australii. To jest potęga internetu w dzisiejszych czasach. Spotkanie, na które za chwilę Państwa zaprosimy, jest jakby zakończeniem tych naszych działań. Natomiast dzięki sponsorom, którzy wsparli nasze działania, dla laureatów czekają atrakcyjne nagrody. I tu kieruję serdeczne podziękowania dla pana Czesława Kwaśnickiego i firmy Teleserwis. Do pani Danuty Nowickiej, właścicielki restauracji Leśniczówka. I państwa Edyty i Mariana Peszora, właścicieli Hurtowni Środków Czystości, którzy ufundowali bardzo praktyczne nagrody. Poproszę teraz koleżankę Małgosię o przedstawienie, skąd pomysł na limeryk. Właściwie na początku powinnam podać definicję, co to jest limeryk, ale myślę, że każdy z Państwa przeczyta to we własnym zakresie. Powiem krótko. Limeryk niby nic, a cieszy. Taka powinna być najprostsza definicja tej lirycznej anegdoty. Pragnę serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim uczestnikom konkursu, albowiem limeryk to niezwykle trudna, choć króciutka forma poetycka, ale wymaga nie tylko wspaniałego pomysłu, ale także biegłości w stosowaniu środków stylistycznych. Wszyscy uczestnicy konkursu udowodnili, że potrafią pisać niezwykle ciekawe limeryki, a przy okazji udowodnili, że o naszym mieście można pisać w sposób niebanalny i żartobliwy. Akcenty grudziąckie to były miejsca, postaci, obiekty, takie, które powszechnie kojarzą się z Grudziądzem, a zatem był i Kopernik, były Zbiksze, byli Ułani, ale także znalazły się nieco bardziej oryginalne postaci, troszeczkę może zapomniane albo rzadziej wspominane ostatnio, na przykład pan Lucjan Kydryński, pochodzący z Grudziądza. Wspomniano również na przykład o słynnym jaju, które stało na Placu Stycznia i które być może pamiętają nieco starsi Grudziądzani. 19 kwietnia odbył się konkurs na limeryk pod tytułem Limeryk o Grudziądzu i nie tylko, którego organizatorem było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Grudziądzu. Do konkursu pracę zgłosiło 27 osób. Ocenie podlegały 26 prac. Jedna praca wpłynęła po wyznaczonym terminie. Oceną objęto 64 limeryki, nadesłane nie tylko z Grudziądza, ale z wielu miast w Polsce.
Gdyni, Lublina, Gostynina, Suwał, Wrotnicy. Na szczególną uwagę zasługuje jedna praca, która dotarła do organizatorów z drugiego końca świata, bo aż z Australii. W dniach od 20 kwietnia do 30 kwietnia 2013 roku żyli w składzie przewodnicząca pani Monika Meyer, doradca metodyczny języka polskiego, członek pani Maria Kaczorowska, nauczyciel języka polskiego w Szkole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Grudziądzu, członek pani Małgorzata Magnuszewska, nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Berkiewie. Jury w tym składzie dokonało oceny prac konkursowych. Zgodnie z regulaminem przyznano jedną nagrodę główną i trzy wyróżnienia. Ponadto jury postanowiło przyznać wyróżnienie specjalne. I pozwolą Państwo, że od tego wyróżnienia zacznę. Wyróżnienie specjalne przyznano panu Bogdanowi Krajewskiemu z Australii. Mieszkańcowi Grudziądza, który opuścił kilkadziesiąt lat temu nasze miasto, ale bardzo za nim tęsknił. Niestety dzisiaj ze względów osobistych, zawodowych, pan Bogdan Krajewski nie mógł znaleźć się tutaj z nami, choć bardzo by chciał i poczytałby sobie za zaszczyt i obecność z Państwem, a także możliwość rozmowy, wysłuchania pani Czubaszek i pana Andrusa. Niestety tak się złożyło, że nie może tutaj być, ale cały czas utrzymywał kontakt mailowy z organizatorami konkursu. I tą drogą przekazuję Państwu serdeczne pozdrowienia, serdeczne podziękowania, a także poprosił, aby się po staropolsku Państwu ukłonić w co mniejszym czynie. Oczywiście nagroda zostanie przesłana pocztą, czyli dosyć tradycyjną drogą. A teraz dalsze wyróżnienie. I tak, trzecie wyróżnienie jury przyznało panu Grzegorzowi Lewkowiczowi z Gdyni. Nagroda zostanie przesłana pocztą. Drugie wyróżnienie otrzymała pani Beata Kamińska z Grudziądza. Zapraszamy serdecznie. Wyróżnienie pani Jowita Kołc z Grudziądza. Zapraszam serdecznie. Nazwisko osoby, która wybrała nagrodę główną. Otóż pierwsze miejsce jury przyznało panu Arturowi Kozłowskiemu z Ząbkowic Śląskich. I nasz laureat jest zgodny.
tym konkursie jest kolacja dla dwojga ufundowana przez leśniczówkę do wykorzystania w umówionym terminie. Proszę Państwa, zaczniemy od tego najlepszego, uznanego przez jury. Czyli związanego z Ulanem, no jakby było wziął inaczej. Dużo mówię, jury. Jury sobie życzy, jury ma. Pewien Ulan mieszkał w Brzązu, sempiterną miał z Losiądzu. Przez co pluł jego wałach, co za ciężki patałach, galop idzie jak po Grudziądzu. Małej litery. Raz przechodzień z podwodnej bramy głos usłyszał, niczym tantany. To lapoński czy chiński? Nie, to Lucjan Kydryński. Zaczął koncert od słów dziś zakchany. Trzeci jest z delikatną nutką nieprzyzwoitości, ale naprawdę bardzo delikatny. Spacerują chętnie przy tężni piękni chłopcy, ułani mężni. Mają bowiem nadzieję, że im coś stężeje, przez co będą bardziej orężni. Niebacznie zdradziłem jury, że w czasie po zakończeniu konkursu popełniło mi się jeszcze coś na ten temat, więc jeśli publiczność sobie życzy, pozwala, mogę coś tu zaprodukować. Trzymając się dalej tematyki ułańskiej, pewien ułan z Kuntersztynu zawsze gotów był do czynu. Pannom nie dawał spokoju, wciąż krzyczał łance do boju i wręczał im liść rozmarynu. Jako, że to były już pokonkursowe limeryki, troszeczkę większa dawka nieprzyzwoitości nastąpiła. Ale dalej bez brzydkich wyrazów. Pewna dama nad rowem Hermana wyszeptała, cokolwiek zdyszana. Proszę, drogi Hermanie, powtórz to pogłębianie. Dawno byłam niepogłębiana. Kilku gości. Twórców sztuki satyry, dodam, że znanych i lubianych. Przepraszam, ale Państwo tak goszczą, że my już właściwie możemy wychodzić. Dobry wieczór, witam. Przepraszamy za spóźnienie, ale rzeczywiście nie można było z Warszawy wyjechać. Podobno jakaś ulica się zapadła i były koty. Nie jedna zresztą. To może sobie usiądziemy? Nie wiem, co Państwu obiecano, ale postaramy się z Państwem jakoś porozmawiać. Nie wiem, jaką konwencję przyjąć, bo takie spotkania z ciekawym człowiekiem zazwyczaj mają taką kłopotliwą konwencję dosyć. Dobrze by było, żeby Państwo szybko sami zaczęli pytać. Wiesz, Marysiu, przepraszam, tak. Jakbyś do mikrofonu mówiła wreszcie. Tak. Nie. To lepiej słychać. Ja uważam, że Państwo to są ciekawi ludzie, to mikrofon. To może byśmy Państwa coś popytali. Właśnie, jaki limeryk wybrał w konkursie? Możemy usłyszeć o limeryk, który wybrał? Nawet twórca. Jest twórca? No to właśnie wygląda. Możemy Pana poprosić, bo to jest ciekawa forma, także bardzo. Proszę bardzo, z Ząbkowic Śląskich? Nic mi się nie zgadza, ale... Zgadza się wszystko. Limeryk jest gatunkiem absurdalnym, także... Pewien ułan mieszkał w Rządzu, sempiterne miał z Mosiądzu.
przez co klął jego wałach, co za ciężki patałach, galop idzie jak po grudziądzu. Nie mogę się oprzeć. Spacerują chętnie przytężni, piękni chłopcy, ułani mężni. Mają bowiem nadzieję, że im coś stężeje, przez co będą bardziej orężni. Proszę bardzo. Publiczność chce, publiczność ma. Stoi flisak, wzroku tkwił gdzieś w dali, dzierży wiosło w swych dłoniach ze stali. Chciałby spłynąć swą tratwą, co jest rzeczą niełatwą, bo niestety go przystowali. Byłem ciekaw, czy są jakieś akcenty nieprzyzwoite, bo limeryk powinien zawierać, także. Aczkolwiek w ramach takiej publicznej prezentacji pan to jakoś grzecznie, jakoś w miarę zrobił. Ale wiesz, gdzie tam były, nie? Te akcenty. Ja wiem. W moim wieku to ja już tak nie pamiętam. O właśnie, dlatego, bo mam nadzieję, że będziesz też mnie pytać o coś. Owszem. To ja zacznę od tego, że miesiąc temu brałam udział w takim nietypowym jak dla mnie programie, bo z dziećmi to się nazywa Ale Mądrale. Przed wejściem na wizję, tam było chyba z 10 dzieci, tam jest taka mała, jeśli Państwo czasem oglądają, taka najmłodsza Nastka. No i myśmy sobie siedzieli w takim saloniku i ja widziałam, że ta Nastka bardzo mi się przygląda uważnie. I czułam, że coś, jak mówiła pani Grodzieńska, takie jajo jej rośnie, że zaraz mnie o coś spyta. I rzeczywiście. I w pewnym momencie spytała tak, czy pani była kiedyś młoda? Muszę powiedzieć, że ja jestem przyzwyczajona do takich pytań, więc oczywiście wprawdzie państwo też nie uwierzą, ale naprawdę dawno, dawno temu byłam młoda. Ale widziałam, że tak... Spokojnie, już się kruszy, także... Ale ja też wystąpiłem w tym programie i ja sobie z kolei zapamiętałem takiego chłopca, który jest dosyć impulsywny w tych sprawach. O, taki on się odwraca plecami, tak. I pamiętam, że kompletnie obezwładnił wszystkich, jak coś zaczęło się na temat wąsów i brody i on nagle tak ni stąd, ni zowąd powiedział, a moja babcia ma wąsa. No i co tutaj powiedzieć, prawda, żeby nie zrobić przykrości albo jemu, albo babci. Próbowaliśmy jakoś od tego uciec, a on drążył temat wąsa babci, bo to było dla niego bardzo istotne, żeby się pochwalić światu, że ma babcię z wąsem. Nie wiem, dlaczego ja o tym opowiedziałem teraz, ale jak już mi się przypomniało, to... Na mnie spojrzałeś i tak... Babciu, dlaczego masz takie duże wąsy? Bo w tym wieku się sypie. Nie, siebie. Siebie? Tak. Tak. Dlaczego wprawdzie jestem stara, ale dlaczego jeszcze starzej wygląda? To jest znowu autentyczna historia. Jak jechałam sobie autobusem w Warszawie chyba w zeszłym roku, wszystkie miejsca siedzące były zajęte, ale dla mnie ja już się nie załapałam, wstałam. I wydaje mi się zawsze, że starszych ode mnie nie ma, ale była taka pani troszkę chyba starsza. Koni taki mały chłopczyk siedział, pewno wnuczek albo prawnuczek. Młodszy? I ona, trochę młodszy, tak. I ona w pewnym momencie takim głośnym szeptem do niego, a ponieważ ja stałam blisko i co słyszałam, powiedziała, ustąp miejsca tej pani. Na to ten mały tak się rozejrzał, a tylko ja stałam w autobusie. I ryknął na cały głos tej starej. Pani, żeby ratować sytuację, troszkę się spieszyła i już głośno powiedziała, słuchaj, ta pani nie jest taka stara, tylko tak staro wygląda. Ja się już tego trzymam. Nawet jak miałam przyjemność, to może za dużo powiedziane, ale okazję spotkać się w jakimś programie z telewizji. Teraz też chyba się zbliża Dzień bez papierosa, ponieważ tu ja się tym nie chwalę, ale rzeczywiście przyznaję się, że jestem, wiesz, o nałogach pewnego, szponach nałogu, tak, to znaczy palę. I jako czarną owcę, bo się bardzo cieszę, że coraz mniej osób pali, to rzeczywiście cieszę się z tego powodu. Więcej dla ciebie zostaje.
już dawno zaproszono do takiego programu, gdzie był pan poseł, nie teraz senator z Rybnika, pan poseł Piecha, bo on jest szefem Komisji Zdrowia w Sejmie. No oczywiście przekonywał mnie, przekonywał bardzo długo, żebym jednak wróciła to palenie i tak dalej, no i żeby mnie tak postraszyć, to powiedział, że właśnie co jest prawdą, że na paczkach papierosów już nie będzie napisów palenie zabija, tam szkodzi zdrowiu i tak dalej, i nie pozwala w ciąży, no różne takie historie, ale że będą takie paskudne obrazki, takie płucka wyżarte, albo tak pan nóżkami do przodu, a mówi, a ponieważ pani pracuje niby w rozrywce, to będzie to panią zainteresuje taki znak graficzny, taki żarcik, że jeden grafik rysuje taki papierosek, tak, mówi pani wie co to znaczy, a mówię, jak tak, to pan powinien wiedzieć. A ja bym powiedziała, wie pan, ale mnie się wydaje, że zamiast tych paskudnych obrazków, które naprawdę mogą jakieś robić niedobre wrażenie, to ja proponuję, żeby dać moje zdjęcie na tym i podpis. Jak będziesz palić, będziesz wyglądać jak Maria Czubaszek i to odstraszy rzeczywiście. Pan Piecha na mnie łyknął okiem i powiedział i rzeczywiście.